Nie wiem, chyba nie można nikogo krytykować, bo jest masakra. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa, a tylko freestylem? Po pierwszym meczu w tym odcinku już zobaczymy, jaką mamy rangę. No i zgodnie z waszymi sugestiami w komentarzach postanowiłem wziąć tutaj do minusa, no bo zgadza się w sumie to, że jest to takie najbardziej kojarzone z freestylem auto. No i też pisaliście w sumie, żeby latać na te konkretne zagrania, czy tam przynajmniej się starać. Myślę, że w dzisiejszym filmie, jako że jesteśmy do minusem, będę próbował strzelać jakieś różne pincze. Do minusem powinny wsiadać fajne. Ja ogólnie ostatnimi czasy rzadko gram właśnie do minusem, ale myślę, że będzie okej. Dobra, pierwszy pinch niestety niecelny. Okej, zobaczymy w ogóle na jakim poziomie już będą tutaj ludzie. Muszę pamiętać też, żeby nie strzelać openów, bo to ciężko się czasem przestawić. Przed chwilą grałem rankedy. No po prostu sobie pykałem rankedy, więc jest tak jakby całkowicie inaczej. Bo na głównym koncie to wiadomo, strzelam openy i takie tam. I raczej nie latam za każdym razem na dziwne zagrania, ale okej. Może musty flick na start? Bang, musty flicek into air dribble. Nie wiem jak to nazwać, ale chyba było to całkiem takie spoko. Pojedziemy sobie na wznowienie teraz. W ogóle mega ładny jest ten dekal. Też pojawiały się komentarze, jak się ono nazywa. On się nazywa Stride Tide. Nie wiem, pewnie napiszę to na ekranie. No, pojawiało się sporo pytań. I tam, nie wiem, może po meczu też pokażę konkretne kolory. Ja to malowanie akurat mam z Bakes Moda, powiedzmy. Ale jak będziecie je mieli, no to kolory zobaczycie i tak. Ale mniejsza z tym. Zobaczymy, co Mire tutaj potrafi. O nie, co on robi, jakieś dzikie zagrania. Dobra, może teraz pinch. Okej, chyba w bramę? Nie, w słupek to leci. Najgorzej, nie mogę trafić. Ogólnie ostatnio miałem taki okres, że mi praktycznie każdy pin siadał, a ostatnio zauważyłem, że znowu mi nie wychodzą. Pewnie to jest przez to, że przestałem na nie latać tak w meczach. Ale no, jest to smutne. A tutaj jest, trochę go zlekceważyłem i tracimy bramę. W ogóle widzę, że on ma już ten malowanie za czempiona, więc pewnie na innym trybie ma czempiona. A i a propos tego, że innych trybów, to też mi parę osób pisało, żeby może ogarnąć sobie plugin. Albo po prostu pisało, że jest plugin, który pokazuje najwyższą rangę z najwyższej rangi. O kurde, w sensie z najlepszego trybu. Jaką kto ma najwyższą rangę, ale po co to komu? Nie jest to nam potrzebne. W sensie wiadomo, że na jedynkach ludzie mają niższą rangę zwykle. Okej. A poza tym ta seria sprowadzona na jedynkach, to nieważne. Tutaj mamy chyba trochę miejsca, żeby sobie wziąć piłkę. Spróbuję po prostu double reseta, może bez stola. Nie udało się. Okej, niech on nam poda. Albo się wywali, jeszcze lepiej. Chociaż nie, bo w sumie nie mogę strzelać. Ale to polećmy na jakiegoś, może ground pincha, jak da radę. Jak nie będzie blokował, to polecę na ground pincha. Okej. O, nie było to najlepsze. Na freeplayu przed odcinkiem w ogóle, jak sobie chciałem zobaczyć do minusa, to takiego potężnego ground pincha strzeliłem, ale to może zaraz uda się odwzorować trochę. Ta piła nie jest najwygodniejsza na świecie, ale jakiś reset może być chyba. Albo nie, jednak ziemek ładnie obronił. Ale nie no, w tym odcinku niby drugi odcinek w tej serii, ale już ludzie grają trochę lepiej. W sensie, no bo to jest chyba już... Nie wiem, a nie, to jest chyba jakiś diament po prostu na jedynkach, ale to ludzie mają czempiona na innych trybach. No i chyba... Nie wiem, dla mnie chyba lepsza jest taka seria do oglądania, jakbym był widzem. Bo nie gramy cały czas na w sumie zawodników, co nie potrafią nawet przez chwilę tutaj dotrzymać walki. No i mamy tutaj całkiem clean double reseta, więc fajnie, fajnie. Ja sobie zapiszę może do miniaturki autko, no mi się przydało. Znowu jest okazja, weźmy tą piłę, no weźmy na lewą ścianę. Może teraz się uda ground pincha zrobić, jak nie będzie jechał znowu. Okej. Setup jest dobry. Strzał? No taki se, niestety, nie podbiła się piła. Ogólnie to też z takimi radami jak atakować, nie dostałem demo, nie spodziewałem się totalnie. Ale chyba nie zdąży. No dobra, zdążył jednak. Ogólnie chciałem dać radę, żeby tak nie oddawać piły przeciwnikowi, zaraz jakie macie. Tylko jakoś przybliżyć, podryblować, pokontrolować. Ale nie spodziewałem się, w momencie chciałem to powiedzieć, to dostałem demo. Jak się zamyśliłem, więc jednak już tutaj mnie uciszył ziemek trochę. Dobra, przebijmy piłę, nie mogę lecieć na open, no to polećmy sobie na, nie wiem, ceiling shota. Albo nie, nie dam rady ceiling shota, to zróbmy ten. A jeszcze parę osób pisało, żebym też polatał na te, na ziemi jakieś zagrania. W sumie nigdy nie próbowałem jakichś ciekawych driblingów, takich wiecie. O kurde, tracimy bramę. Ale bumpa dostałem niefortunnego. Okej, dobra, robi się nieciekawie. Muszę chyba polecić na jakiegoś ceiling shota po prostu. Ale tego bumpa to dostałem potężnego w sumie. Czekajcie, chwila skupienia. Musimy to jakoś nadrobić. Nie podoba mi się to.
Dzięki. Oj, podjedziemy pod piłkę, nie tak to chciałem zabrać. Dobra, weźmy na szybko do prawej. Z respi setę, ale ja dostaję demo, no nie, przegramy to. Nie może tak być, nie mogę zacząć odcinka od porażki. Gościu, giniesz, nie giniesz. Oj. No nie, no i przegrywamy mecz, najgorzej na świecie. Kurde, totalnie typa nie doceniłem i mam za to karmę. Jeszcze jakieś osiągnięcie dostałem w tej gierce. A dostajemy na start platynę 3. No nie mogę, jak to się stało? Dobra, szukamy kolejnego meczu, już się to nie powtórzy. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się totalnie i zostałem trochę zgaszony. Ale no to może jakaś taka lekcja pokory przynajmniej będzie i będę bardziej tryhardował te zagrania, a nie tak, że sobie gadam, w sumie nie staram się bronić. No tutaj naprawdę dostałem kopa motywacji, już chyba nie powtórzę takiego wstydu, ale zobaczymy. Dobra, lecimy tutaj na ceiling shota tym razem na samym początku. Musimy już strzelać bramki, po prostu lecieć na wszystkie klipy możliwe, co są po prostu nawet najprostsze do zrobienia w danej chwili. Będzie gitowa. Nie może być tak, że przegrywam na odcinkach tyle meczów. W sensie tyle meczów. Na razie jeden, ale jakbym tak grał, to bym przegrywał więcej. Dobra, przebijemy go. Tutaj strzelamy samobuja. No co ja robię? Dzisiaj jakiś Edek po wylewie gra. Dobra, weźmy sobie piłę. Double tap z tego. Może na takie coś... O nie, nie. Tak być nie będzie. Dobra, chyba zdążę. Dobra, zdążyłem. On tutaj nie powinien na to podjeżdżać, dokładnie. Jak podjechał, to ma karę. A ja nie mogę strzelić na Upena. Dobra, jedziemy do kornera. Polećmy sobie na... Nie wiem, jednego reseta, tutaj coś takiego. I tutaj zagrajmy sobie do boku. Wykopmy go trochę. I mamy tutaj darmową ściankę i może teraz ground pinch. Albo wiecie co, double tap. Niech będzie. Albo on to już umie wybić. Weźmy to sobie do boku. No nie, no, on strasznie challenge'uje. Najgorsze jest to, że nie mogę strzelić teraz bramki. Mimo, że jest taka pusta totalnie. Dobra, polećmy sobie na bok. Uwolnijmy tak, tutaj tak. Reset, zlagowany reset, nie było tematu. No i co? Uderzamy nad bramkę, powinien być double trafiony. Nie będzie double trafionego, jeszcze dostaniemy kontrę zapewne. Nie, proszę, nie trafiaj. No, no nie mogą być takie ciężary już w tym odcinku. Okej, zrobię mojego kick-offa z normalnego, z normalnych rankedów. Mam w sumie darmową piłę i mam boosta, więc to jest dużo lepsze niż się spodziewałem. A on no to leci na bloka. Polecę na ceiling shot musty double. O kurde, on się całkowicie wywali. Dobra, to ground pinch. Dobra, nie wyszedł ground pinch, ale powiedzmy, że leciałem na klipa. Był tragiczny, ale goal to goal. Już i tak odpuściłem tyle openów. Nie, co ja zrobiłem? Nie no, ten odcinek jest jakiś pod syndromem wylewu największego. Proszę o dobre wznowienie. Dobra, tym razem wygrane. Nie wiem jak to strzelać freestyle'owo, jak jest piłka w takim miejscu. Nie wiem na co lecieć, to jest największy problem. Dobra, spróbujmy na jakiegoś double reseta z tej pozycji. Oła, dostałem kopa, więc on muszę poczekać, aż mi odda piłę. Taki. Przebitka. Gościu, zostaw mi to. Dobra. Zostaw. Lecimy na ground pincha. Nie umiem nawet tego dobrze zrobić. Nie, no nie idzie mi. Po prostu mi najzwyczajniej w świecie nie idzie. To jest przyspieszenie. Strzelmy slingshota. Albo ground pincha znowu. Jak stracę. O nie, on na to leci, na bloka. No dobra, to chyba slingshota jednak trzeba. Nie, bo znowu mi czas ucieka i znowu nie zdążę strzelić. Nie może tak być. A tym outkiem do minusu nie umiem tak płasko przyjmować piłki. To jest takie... denerwujące trochę. Dobra, ground... Nie! Nietrafiony kuksir. On dobrze, że wyskakuje do tego. No to tak naprawdę tylko nam odwaje piłę. Niech znowu tutaj sobie zagra. Ja sobie spróbuję to zabrać do kornera. Nie jest to dobra pozycja, ani trochę. Ale spróbujmy na jakiegoś tutaj airdribla do reseta. Nie wiem, nie uda się. Nie uda się za żadne skarby. Mamy 20 sekund znowu na strzelnie bramki. No co to jest? Dobra, ceiling shot najzwyczajniejszy. W sensie najzwyczajniejszy, po prostu ceiling shot. Okej.
Nie mogę nic zrobić tym syfem, zaraz zmienię tego Dominusa. Zmienię na prawilnego Octane'a. No nie mogę, dwie przegrane, zaraz wywalę to auto. Nie wiem, kto pisał komentarz o tym, żeby grać Dominusem, ale naprawdę jest przeklęty. George Lewis. Nie no, takiego kopa nie spodziewałem się, że dostanę ani trochę. Okej, zagramy jeszcze dwa mecze, żeby nadrobić to, co się przed chwilą stało. Chociaż i tak w zasadzie MMR-owo nie nadrobimy. Ale jest masakra ogólnie. Smutno aż mi się zrobiło trochę. Dobra, polećmy tutaj na... Nie zdabluję tego. Polećmy na... Nie mamy boost. O, zrespił osetę idealnie, ale nie spodziewałem się, że zrespi, więc to nic nie da. Proszę o broń. No i muszę mu oddać tą bramę, bo to nie był żaden freestyle. Musimy teraz ten... jakoś strołować. W sensie po prostu mu z kick-offa dać. Okej, udaję, że siedzę w bramie i jakoś misnę piłkę. Nie. Dobra, nie udało mi się obronić niestety, mam nadzieję, że on nie wie w sensie, że specjalnie mu to oddałem. No, tutaj sobie się myśli, że fajnie pod poprzeczkę walnął, wszystko spoko. Ja lecę i proszę, niech postrzelam trochę w końcu bramek. Okej. Jest, no nie, no dobra, dobra, to powiedzmy, że w jakimś stopniu było na klipę latanie. W jakimś stopniu było, trudny kąt i w ogóle aerial, żeby nie oddawać co chwilę bramek. Bo tak to jest masakra. Dobra, zróbmy pincha. Nie zróbmy pincha. Dobra, ground pinch, to jest cel na teraz. Spróbujmy zrobić ground pincha. Aki, znowu taki słaby. George Lewis leci też na ścianę. No nie, no jak Ziemek do nas strzeli freestyla, to zaraz nie wiem, padnę tutaj. Okej, ale chyba nie strzeli mimo wszystko. Okej, mamy piłkę, mamy boosta. Lecimy sobie tak. Lecimy tak, robimy jakiegoś Mastiego, jeszcze jakiś blok i tracimy bramę z kontry. Oła. A spróbujmy zrobić, nie wiem, Breezy Pop to się nazywa? Dobra, nie udało się, to polećmy na dubla. Tak, żeby po prostu było. Nie wierzę, że on za nas strzelił tego dubla. Typek strzelił samobuja, żebyśmy my nie trafili. No nie, no po prostu jest kotem i wiedział, że inaczej nie ma szans. To przynajmniej nam tutaj podwali bramę, tak jakby. Dobra, polećmy na Koksir Pincha z powrotem chyba. A nie, on siedzi w bramie, to nie ma sensu. To lepiej zrobić tego, już Pogo. Proszę, Pogo. Jest tutaj uderzone i nie mogę dobić. Ale dobra, to policzmy znowu na Grand Pincha. To będzie lepsze rozwiązanie. Tutaj, żeby... Nie no, masakra, że te dwie giry przegrane. O! No nie, zblokowany. Najgorzej. Nie zdążę, jeszcze mi skliknąłem. On tu trafia. Nie no, bez litości, tu są zawodnicy. Przysięgam, że na Grand Championie i na SSL-u ludzie nie trafiają openów, a tutaj to są bezlitośni. Dobra, lecimy. Cyk do boku. Tutaj, zagranie w sufit, ja skaczę z sufitu i nie dobijam. Dobra, teraz Swing Shot Must Double wleci. Ja to mówię. Oj, nie, jednak żartowałem. Dobra, Astral Pinch, czyli pinch od cornera do bramy. O, no, prawie. Okej. Nie mam czasu zebrać tej sety. Polećmy może, chyba nie zdążę nic innego jak nie trafienie w bramę. Chyba, że taki pseudo Koksir. W sensie Koksir, cały czas się mylę, nie wiem czemu. Ground Pinch. A to było z zerowego kąta, więc nie miało jak wejść. Mamy tutaj znowu sytuację. Polećmy na... A, reseta po prostu. Niech będzie na 4-2, strzelimy reseta, żeby jakoś tutaj zabezpieczyć trochę wynik. No jak znowu byśmy mieli przegrać trzeci mecz, to nie wiem, serię bym zakończył. Naprawdę, to byłaby masakra. Ale okej, mamy znowu piłę. Tutaj okazja na... Nie wiem w sumie na co. Dobra, nie strzelamy tego. 30 sekund? Wystarczy nie stracić niby, ale ja bym chciał coś tutaj jeszcze strzelić ładnego. Polećmy sobie na jakiegoś double reseta. Albo triple, jak będzie okazja. Nie no, dobra, double reset, niech będzie na 5-2. Jestem tak zawiedziony sobą. Ale przynajmniej wy się możecie ze mnie pośmiać, że przegrałem na jakiegoś, nie wiem, platynę czy coś. Dobra, i na koniec Musty Fliczek. Chyba, że nie pozwoli. Dobra, jeszcze z demo, ale nie trafione. Okej, lecimy do ostatniego spotkania. No i ostatni przeciwnik to Matex. Mam nadzieję, że tym razem nie ulegnę. Dobra, polećmy już na samym początku na double tapa. Nie no, nie mogę trafić. Matex tam z jakąś anteną też leci na slingshota chyba. A nie, dobra, jednak zrezygnował. To jest po prostu jego taktyka na dryblowanie piłki i dostajemy demo. Ale chyba nie zdąży strzelić. Chyba, że do swojej właduje. Nie no, jak właduje do swojej, to mu nie będę oddawał już bramy, bo to by była przesada. Taki. Tutaj oddanie piły do Matexa. Matex, a zdążę po tego boosta pojechać ogólnie.
Jest gituwa. Ja sobie to przyjmę trochę. I cyk, do prawej śmychnę. Trochę nie zabrałem piły. Niech będzie coś takiego. A w ogóle jeszcze nie strzeliłem w sumie żadnego pincha, a chciałem, żeby to było w tym odcinku. Więc chyba zaraz musimy polecieć na takowego. Ale polecę sobie na Grand Pincha. Nie wiem, czy on nie czeka, aż strzelimy, żeby nie mieć dysrespekta. Ale dobra, po prostu strzelę Grand Pincha i niech będzie zadowolony, już zacznie grać. Mam nadzieję, że już będzie normalnie. Okej, okay, ja sobie lecę. Mam nadzieję, że nie stracę po wznowieniu bezpośrednio. Dobra, udało się cofnąć. Dobra, polećmy sobie na... No, na flip reseta, niech stracę. Jakiś strzelony prosto w okienko, nie jest źle. Ale nie na takie zagrania mieliśmy lecieć w tym odcinku ogólnie. Powiedzmy, że tutaj uhonorowanie, jak jest dwie bramki przewagi, teraz są to. Można się teraz na pincze rzucić. Ale na samym początku tutaj fake kickoff, żeby nam odegrał piłkę. Z tego za bardzo nie mogę zrobić żadnego pincha. Sobie wezmę na prawą ścianę i polecę na ground pincha znowu. Może... oj. Okej. Nie mam już flipa do zrobienia, ale jest ground pinch. I to nawet nie taki zły, zważywszy na to, że nie miałem już flipa do wykonania. To chyba 117 było, strasznie szybko pominąłem powtórkę, ale to... no sorry. Jakby była ładniejsza brama, to bym nie pomijał. Lecimy na lewą stronę teraz. Ja sobie podlecę. A zróbmy pogo. Niech stracę, dobra, nie umiem pogo, zapomniałem o tym. W sumie do zrobienia pogo przydałoby się umieć pogo, tak jak teraz myślę. Jakiś kuksir? Nie, nie ma kuksira. Dobra, teraz może szybki kuksir. No dobra, nie, no totalnie mi nie idzie, muszę to poćwiczyć, bo jest masakra. Matyks leci sam na sam. Dobra, raczej nie strzeli. Ja sobie polecę na... A, do cornera. Może jakiś double reset będzie, chyba że nas zdąży dogonić. Dobra, zdążył nas dogonić. I znowu tutaj próbuję zrobić akcję w pojedynkę. A, sfejkuję go. Dobra, zrzucił piłkę z dachu. I znowu chciałem go powiedzieć, co znaczy, że zrobię coś złego i znowu prawie przez to straciłem bramę. Nie wiem, chyba nie można nikogo krytykować, bo jest masakra, ale przynajmniej tutaj kuksir pinch elegancki w końcu siadł. Próba numer 3200, 137 na godzinę kuksir. No to jest solidny, w końcu coś zrobione, co chciałem zrobić w tym filmie. Dobra. I wiecie co, powtórzę to. Powtórzę ten numer, chyba że nam Matex wybije. No ale przynajmniej tyle, naprawdę nie wiecie jak mi ulżyło, że strzeliłem chociaż tego pincha. Bo jak i powiedziałem na samym początku, że latamy dzisiaj, żeby strzelić jakiegoś pincha i nie strzeliłem praktycznie nic dobrego. To masakra. Dobra, polećmy na sufit. I zróbmy grand pincha z powrotem. Aj, dobra, jednak nas zdążył podjechać. Okej, do boku. On to... strzelił chyba w bramę, no dokładnie, 4-1, więc honorową bramę już ma. Chciałbym strzelić jeszcze Grand Pincha, ale w momencie, kiedy oni już wiedzą, że latam na klipy, to jest dużo cięższe. Na początku meczu chyba muszę lecieć na te takie rzeczy, co najwięcej luzu i najwięcej czasu wymagają. Bo potem, jak już mi tak naprawdę blokują tylko klipy, to się robi ciężka. Tutaj chyba trochę przesadziłem z mocą. Dobra, fajnie było, ja już wychodzę. Wstyd jak cholera, że te gry były przegrane, ale to tak jakby, no żeby pokazać, że nie warto być jakimś, nie wiem. Że po prostu należy szanować przeciwnika i go doceniać, że tak naprawdę jest w stanie strzelić tą bramkę. Albo przede wszystkim obronić coś. Albo jeszcze bardziej przede wszystkim, że ja nie będę w stanie strzelić nic nagle. Więc trzeba tutaj naprawdę do każdego podchodzić tak jakby staranniej, z większym szacunkiem. No albo inaczej się będzie przegrywało gierki. No ale dobra, to by było już na tyle w tym odcinku. Zapraszam was do zostawienia jakiegoś suba, lajka i nie przedłużam. Elo, elo.